jak nie robił kupania, to tam to pędzali, w inne miejsce, że wrzucać ten śnieg, to tam tydzień się nieraz przemarz, to wszystko mnie się teraz zebrało się na starsze lata. No to dobrze. Na starsze lata ja muszę to wszystko odbudkować. A Żydzi pracowali na kopalni, czy nie? Proszę. Żydzi pracowali na kopalni, czy nie? Pracowali. Tak? I co robili tam? Żydzi, panie, co innego było. Żydzi nie byli między Polakami, między Polakami. Byli osobno, oni robili, Żydzi robili takie tam z kozaków oni chcieli zrobić kolejki taką do Zarwanicy na stacji. Była by kolejka taka, woziła ten węgiel z kozaków i tam by było wysypane w Zarwanicy na stacji. A tam w Zarwanicy ze stacji to byłby Niemcy wozili i ja wiem, gdzie bym był. Tam gdzie uważali, ja wiem to wszystko. I tam Żydzi, jak tata opowiadały, że jak Żydzi nie mogli, bo byli wycieńczeni i głodniejsi, byli, nie mieli warunków, to tam właśnie Niemcy tych Żydów w Zarwanicy, tam obok torów kolejowych, jak nie wieszali, to rozstrzygali. To nic nie było dobrego, no tylko było, że człowiek się musiał tak narobić. No bo Niemcy rządzą, Niemcy byli podać siły. Ja wiem, jak to było.